pomaga dzieciom, które są opuszczone i osierocone, a robi to już od 1984 roku. Jedna z takich wiosek to jest wioska w Kraśniku. Wioska, czyli osiedle kilkunastu domków, w których kobieta, a coraz częściej już małżeństwa, opiekuje się grupką dzieci. W tej chwili stowarzyszenie prowadzi akcję Mama Pilnie Poszukiwana, bo szuka osób, które chciałyby się zaopiekować dziećmi, których jest w całej Polsce bardzo wiele i które cały czas czekają na swój dom. Przed nami rozmowa z jedną z wioskowych mam. Tak naprawdę cioć, bo właśnie ciociu, tak, zwracają się do niej dzieci. Właśnie. Twój problem, moja sprawa. Ja się nazywam Małgorzata Dydo, jestem wychowawcą w wiosce, mam piątkę dzieci w wieku gimnazjalnym i do podstawówki Jagódka, która ma skończone w grudniu 6 lat, 7 rok, bardzo dobrze się uczy, program opracowany ma naprawdę bardzo dobrze, robi bardzo duże postępy w nauce. Później z młodszych jest Bartek, który uczy się w szkole w Olbięcinie, też jest w tej chwili, zachowanie ma bardzo dobre, osiąga też swoje sukcesy, dobre oceny. Następne dziecko jest Oliwia, dziewczynka, która ma 15 lat, też jest gimnazjalistką. Też się dobrze uczy, zachowanie też ma w szkole dobre. No i później jeszcze jest Kacperek, który też jest gimnazjalista, i Patryk, gdzie też uważam, że można sobie dać z nimi radę, bo jeżeli się dużo rozmawia z nimi, pokazuje się wszelkiego rodzaju prace. Jestem bardziej osobą wymagającą od nich, że razem wspólnie pracujemy, prawda? Tu też jeszcze ciocia Wiola nam też bardzo dużo pomaga, prawda, w lekcjach, żeby dzieci miały wszystkie lekcje pouzupełniane, żadnych zaniedbań. Korzystamy z wolnego czasu, wychodzimy też na zewnątrz, na basen, jeśli to jest sezon, tak? Czasami od czasu do czasu wychodzimy do jakiejś kawiarni, na przykład, żeby dziecko też widziało, że to jest jakiś posiłek, prawda, w innym miejscu, nie tylko w domu. Spacerujemy, zwiedzamy, wyjeżdżamy często na jakieś takie wycieczki, sobie robimy jednodniowe na przykład, czasami idziemy na piechotę. Także jest w miarę święta, też przeważnie dzieci wyjeżdżają do domu, ale przed świętami korzystamy z takiego czasu, gdzie spędzamy czas i po powrocie dzieci też przygotowujemy bardzo podobne posiłki, żeby spędzić ten czas tak jak w rodzinnym takim domu. Od czego się to wszystko zaczęło? Bo wiem, że pani historia jest dość nietypowa. To znaczy, ja pracowałam na pierwszym tym jako asystent wychowawcy przez długie lata. Czyli była pani ciocią? Tak, tak. Ale później, gdy była taka sytuacja, gdzie przeszłam na PO, pełnienie obowiązku wychowawcy, jako mamy wioskowej, po przejściu takim po prostu zobaczyłam najpierw, jak można sobie planować przyszłość swoją, tak, z dziećmi. Więc uważam, że asystent wychowawcy jest bardzo ważny w tej roli, bo jest osobą taką, która bardzo dużo pomaga. Jeżeli jest bardzo dobra współpraca, to też opiera się na wychowaniu i na wzorcach dla dzieci. Ale w szczególności jest taka sytuacja, że mamy tutaj też, jedna jest pomoc z jednej strony, z drugiej strony, prawda? Ale dlatego ja przekonałam się, że warto być jako mamo SOS-u, ze względu, że jest cała odpowiedzialność i człowiek pracuje z jakimś zadowoleniem, tak? Że mam takie w sobie, że po prostu coś w życiu dokonam, tak, że coś po mnie zostanie. Mimo że ja mam własną rodzinę, mam męża, mam dwóch synów, tak, jestem mamo, żono, babcio, ale po prostu daję sobie radę, rodzina mnie bardzo wspiera i nawet mój mąż po prostu mówi, słuchaj, jeżeli ty uwielbiasz taką pracę, ja ci nigdy nie stonę na przykład naprzeciwko, tylko wręcz przeciwnie, będę cię wspierał i uważam, że to jest w twojej tej, jesteś energiczna, po prostu energię musisz gdzieś spalać, czujesz się dobrze z dziećmi, więc w tym sposobie, gdzie przeszłam na wychowawcę, tutaj po rozmowach z panem dyrektorem i tak dalej, po prostu doszłam do wniosku, że to jest moje miejsce. No właśnie, czyli zdarza się, że pani chodzi w odwiedziny do rodziny. Oczywiście, ja mieszkam tutaj na miejscu, także w wiosce, w domku. Tak, tak, jak najbardziej. Czyli odwiedza pani męża, dzieci, wnuki? Najbardziej, odwiedzają mnie. No właśnie. Mamy codzienne, także nie ma żadnych przerw, więc ja nie widzę żadnego przeciwwskazania, żeby nie pracować jako mama SOS-u, tak? Mając rodzinę, bo to po prostu nie robi żadnego problemu, gdzie jest pomoc rodziny. Powiedzmy, jak wygląda wasz dzień, bo siedzimy w kuchni. Mówiła mi pani, że to jest takie serce domu. Tak. No, na początku to zaczynamy jak od pobudki, prawda?
No pierwsza czynność, jaka jest po wejściu do kuchni, to jest dla nas śniadanie. Pomagają? Tak, pomagają. Dzieci przygotowują śniadanie, dzieci zmywają po sobie, mimo że mamy zmywarkę, ale każde wie, że po śniadaniu to czy talerzyk jest jeden, żeby użyć zmywarki, trzeba się nauczyć po prostu myć ręcznie, prawda? Żeby dziecko też miało wzorce, bo nie wiadomo, jaka przyszłość będzie dziecka, czy będzie miało zmywarkę, czy nie, więc zaczynamy od podstaw. Każdy zmywa po sobie, jeden chowa pieczywo i tak dalej. Są wspólne pomoce razem z dziećmi. Dostają długie śniadanko i wtedy idą do szkoły. Po takich obowiązkach, jak przychodzą, jeżeli już jest obiad, czasami bardzo często Kacper obiera ziemniaki, smaży naleśniki, prawda, porządkuje, wyrzuca śmieci, wychodzi z psami na spacer, także tutaj różne wypieki i tak dalej, wspólnie dzieci pracują. Czy to jest kolacja, to też dzieci umią przygotowywać jajecznice, na przykład kroją warzywa, sałatki robią warzywne. To jest pomoc właśnie wspólnie z dziećmi. Naleśniki też. I różne po prostu są też nadzienia. I kremowe, i z owocami, więc dzieci robią sałatki owocowe. Nawet jagódka, jako jest siódmy rok, idzie jagódce, jagódka też wspólnie pomaga, wyciera stół, zaczyna sobie tam już układać różne sztuczce, żeby były za koleją od dużego do małego, przygotowywać. Kubeczki, talerzyki, wie, że trzeba umyć rączki, wie, że trzeba ściereczka, która jest do naczyń, która jest do rąk, także dzieci już bardzo dobrze to znają. Powiedzmy, jak z pizzą. Uwielbiają, także jak robimy, to robimy duże ilości, takie, żeby nikomu nie zbrakło, żeby dzieci były najedzone do syta i robimy przeróżne, robimy z pieczarkami, robimy z szynką, robimy z samymi warzywami. Dzieci uwielbiają, jedzą chętnie, a czasami wychodzimy na takie wspólne wyjście z dziećmi poza wioskę jako za dobre zachowanie, gdzie mamy tutaj też na lodówce kropki, gdzie dziecko osiąga dobre zachowanie, dobre oceny, wszystko nie sprawia żadnych problemów, dostaje wtedy prezent. Jeśli chodzi o naukę i odrabianie lekcji. Dzieci muszą być systematycznie pilnowane. Jeżeli się trzyma nadzór, że obowiązek ucznia, wiadomo, że jest odrabianie lekcji, tak, chodzenie do szkoły, ale może to nie jest całkowicie takie idealne, bez żadnych jakichś takich uwag, ale jeżeli się trzyma taką pieczę nad tym, żeby dziecko jednak było obowiązkowe, że przychodzi, najpierw zjada obiad, a później odrabia lekcje, bo moim słowem jest najpierw obowiązki, później przyjemności. To oni wiedzą, że czy telewizja, czy laptop, czy korzystanie z jakichś gier, to najpierw trzeba odrobić lekcje. Początkowo były to upory różnego typu, ale w tej chwili nie ma z tym żadnego problemu. Są takie momenty, że gdzieś tam pani myśli sobie, jakie to jest trudne? To znaczy, ja może nie myślę sobie na tyle, że to jest trudne, bo ja mam satysfakcję sama z siebie, że po prostu daję sobie z tym spokojnie radę i mogę utrzymać dom, ugotować i więc ja się czuję tak szczerze w swoim żywiole. Bardzo dużo rozmawiam z chłopcami, także chłopcy przychodzą nawet na wieczorowo pory ciociu, za ile ciocia będzie miała czas, więc siadają i rozmawiają. Jeżeli chcą indywidualnie, to jeden przychodzi, drugi przychodzi, jakiś ma problem, gdzie trzeba po prostu zwrócić uwagę, że źle się zachowuje, czy coś w tym sensie, tak? Wtedy rozmawiamy z każdym dzieckiem, ja poświęcam na co dzień bardzo dużo czasu na rozmowy. No właśnie chciałam zapytać, jak do pani mówią? Ciociu. I to jest chyba, uważam, takie naturalne, ze względu, że jedna i druga rodzina, ja mam z jednej rodziny jako dwóch chłopców, tak, i trójkę dzieci jako z drugiej rodziny, tworzymy jedno całość rodziny, ale jest taka sytuacja, że jedna mama przyjeżdża w odwiedziny tata, oni jeżdżą do domu, drudzy zarówno też jeżdżą do mamy, tak, więc żeby nie robić wody z mózgu, mamy się ma jedno, prawda? Gdyby to była inna sytuacja, więc jest to zdrowsze, uważam, że to jestem ja, ciocia. Sprzątanie? Sprzątamy wspólnie. Dbamy o to, żeby było nam fajnie, miło, przyjemnie, nie tylko dla nas, ale jak ktoś wejdzie, więc regularnie sprzątamy. Nie ma w szafach, wszędzie musi być porządek. Co jest najtrudniejsze? No najtrudniejsze jest to, że dzieci czasami właśnie przy różnych takich sytuacjach, prawda? Jak dzieci są czasami gdzieś... mają jakieś takie zaburzenia w sobie, prawda? Przeważnie kiedy dorastają, wiek dorastania, buzują hormony i tak dalej. To wtedy jest takie trudne, gdzie tak jak chłopiec czy dziewczynka potrzebuje też pewnej dyscypliny, ale zarówno największej to trzeba też rozmowy. Są dwa domki, wiem to od pana dyrektora, w których jest pan i pani, tak? Małżeństwo, które sprawuje tę opiekę nad dziećmi. Pani jest sama. Trudniej? Brakuje tej męskiego głosu, męskiej ręki czasami tutaj w domu? Na pewno tak. Chłopiec ma na przykład jakieś sprawy takie osobiste, prawda? W ramach takiego dorastania, dojrzewania, żeby coś konkretnie się dowiedzieć jako od mężczyzny, to bardziej jest mu trudno nawiązać taki kontakt, na przykład jako ja kobieta, tak?
Z tym, że ja mam po prostu taką sytuację, że jeżeli ja mam swoich dorosłych dwóch synów, no to już weszłam w taką dyscyplinę już, że ja po prostu bardzo łatwo zawieram z nimi takie różne rozmowy i to jest bardzo takie pomocne, ale zawsze mężczyzna jest potrzebny. Lubią grać w piłkę, tak, rozmawiać i tak dalej, więc widać, że brakuje jednak męskiej ręki. Przychodzi Kacper i mówi: ciociu, ja bym chciał takie i takie buty. Oczywiście są takie sytuacje, nawet dość często. Ja mówię: słuchaj, z naszego budżetu jak najbardziej możemy wygospodarować te buty, ale przede wszystkim, czy ty zasługujesz na nie? Jeżeli dziecko wywiązuje się z Ktoś dzwoni do drzwi, idzie gość. Ktoś wywiązuje się z takich obowiązków, prawda? Wszystko wykonuje. Wtedy uważam, że można mu zrobić taką nagrodę, ze względu, że jednak zachowanie ma dobre oceny, jest pomocny w domu i należy mu się taka nagroda. Jeżeli widzę, że dziecko nie wywiązuje się z obowiązków, to mówię: możemy kupić, ale musisz troszeczkę popracować na to, żebyś je zdobył. A jak przychodzą po szkole i na przykład jest marzenie: ciociu, taką mam ochotę, nie wiem, na szarlotkę. Nie ma żadnego problemu, życzenia są spełnione, bierzemy, robimy po lekcjach, tutaj moja asystentka, czyli Wiola, w bardzo dobrym układzie pracujemy, to jest układ, który naprawdę jestem bardzo zadowolona, jest bardzo mi pomocna, więc Wiola wypieka z dziećmi, kiedy na przykład mnie nie ma, kiedy ja jestem, to ja z nimi piekę, czy po prostu na zmianę, ale dzieci w tym pomagają i robimy to wedle życzeń dzieci i czasami pytamy, co byście chcieli zjeść fajnego z ciasta, tak? Czy to są oponki, czy to jest pączki. Moja Wiola bardzo też dobrze wypieka i tutaj przeróżne rzeczy robi, pączuszki z serem i tak dalej, także dzieci mają wedle życzenia, jedzą. My robimy tu przeróżne, jakie tylko mogą być eksperymenty w różnych takim systemie żywienia, że jesteśmy z tego zadowoleni, dzieci też. I upominają się: ciociu, a kiedy będzie znowuż to ciasto? I z piankami, i z kremami, i ze wszystkim, no i tu też bardzo dużo pomaga przy tym, bardzo go interesuje Kacpra przy wypiekach. Kacper jest na pierwszym planie, ja to zawsze tak mówię, jak Magda Gessler, gdzie pokroić, co dołożyć, tutaj gdzieś by tam podsmażył, także też dużo pomaga, czy ziemniaki obrać, czy warzywa. Czasami mówi: ciociu, już byś tyle nie pracowała, byś sobie tam siadła, a ja bym coś za ciebie zrobił. Czyli dziecko też czuje, że po prostu, że jeżeli ktoś jest zmęczony, prawda, ma swoją inicjatywę, że ja też chętnie mogę coś pomóc. Ale ciocia, jak rozumiem, też może być zmęczona. Oczywiście, ale to też jest zwrot też i do cioci. Tak, także tutaj jest taka sytuacja, że ja zawsze dużo rozmawiam, że gdy ja jestem na wolnym, a jest moja asystentka w domu, to ja zawsze mówię: nie ma lepszej osoby czy gorszej, my jesteśmy wszyscy jednakowi. Szanujemy się nawzajem i proszę to wysłuchać, co ciocia mówi, i to jest bardzo ważne. Słuchacie tak, jak ja bym była dwa w jednym. Papierosy? Nie, nie ma u mnie nałogów na razie, dzięki Bogu. Nie ma nałogów, nie ma alkoholi. Żadnych takich rzeczy na dzień dzisiejszy nie mam. Pani Małgosiu, pani jest osobą taką niezwykle pozytywną. Ja to widzę w czasie tej naszej rozmowy i wiem to od pana dyrektora. Więc chyba ten wasz dom jest bardzo wesoły. Zaraz będę rozmawiać z dziećmi, ale no, jak to się robi? Trzeba dużo rozmawiać, dużo z nimi pracować. Po prostu nie tylko tak na sztywno. Tylko dziecko... Uśmiech jest ważny? Bardzo. Bardzo. Dziecko też wyczuwa, kiedy człowiek by był na przykład niezadowolony, prawda, czy głośny ton ciągły by był, czy coś takiego, to dziecko wyczuwa wtedy taką niemiłą atmosferę i zupełnie inaczej się czuje. Z dziećmi się po prostu trzeba, kiedy trzeba do swoich granic dojść, tak, żeby nie przekraczać granic, bo to jest też w życiu bardzo ważne, ale to jest to, dziecka się jak wymaga, ale wspólnie się pożartuje, kiedy jest zabawa, kiedy się pośmieje. My czasami spędzamy czas, że pośmiejemy się na wieczorową porę, poopowiadamy sobie i wtedy jest naprawdę dość ładnie. To jest tak, że 22 to jest koniec i kropka, idziecie spać? W zasadzie tak. Młodsi idą jeszcze wcześniej, ale ja zawsze pozwolę, kiedy to jest mecz, a zachowanie jest odpowiednie, że nie mam żadnego zastrzeżenia, wtedy dzieciom mogę pozwolić, bo to są nastolatkowie, którzy mają po 15-16 lat, więc mogą sobie na przykład oglądać mecz, gdzie bardzo dzieciom zależy na tym, tak, jaki jest wynik, i oglądają, czy na przykład czy Magda Gessler, czy na przykład Szef Kuchni, czy jakieś tam tańce, co po prostu oni lubią to oglądać, a jest spokojnie, naprawdę fajnie, atmosfera jest miła, to wtedy mogą sobie pooglądać. Ale to jest raczej rzadkość, czy raczej jest tak często? Raczej to jest tak często, kiedy zachodzi taka potrzeba z zachowania, to raczej wygląda, że jest często. To już na koniec. Pani Małgosiu, gdybyśmy mieli przemówić do osób, które nas słuchają, wiemy, że w tej chwili trwa poszukiwanie właśnie takich mam, cioć, wujków, ojców jak pani. Co by pani powiedziała? Że jestem zadowolona z tej pracy, chciałabym doczekać kiedyś emerytury i zobaczyć, jak moi wychowankowie kiedyś ułożą sobie życie, prawda? To dla mnie by było bardzo ważne, bym wiedziała, że to jest dla mnie
to dokonałam tego, że po prostu, że przepracowałam te lata, ale z wiedzą swoją i swoimi umiejętnościami, z przekazaniem, że to dziecko może też tak w życiu zapracować jak ja. Dlaczego warto się zgłosić? Warto, bo warto dla tych dzieci pracować. Tym dzieciom po prostu trzeba pomóc. Każdy z nas jest odmienny, inny, ale to nie znaczy, że do przekreślenia. I ja zawsze do dzieci powtarzam, szanujmy się nawzajem. Tym bardziej ja mam zadowolenie, jeżeli coś mam wypracowane, gdzie kiedyś było to nieosiągalne, jakoś tak było ciężko, tak? I jeżeli ja wychodzę na to, że naprawdę mam ten sukces, to tym bardziej dostaję skrzydeł do pracy. Proszę Państwa, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce szuka w tej chwili rodziców zastępczych dla małych podopiecznych. Można stworzyć dom dla gromadzki dzieci w jednej z czterech wiosek, które są w Polsce. Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie szukamymamy.pl. Tyle na teraz, wracamy za kilka chwil po skrócie informacji Radia Tok FM. Twój problem, moja sprawa. Sprzęt Biura Ochrony Rządu jest nie najnowszy. Zaniechano szereg inwestycji, które powinny mieć miejsce. To właśnie biegli z warszawskiego laboratorium będą odpowiadać na pytania o polskich prokuratorów. Dlaczego ta opona w samochodzie prezydenta pękła? Jak zwykle polskie niechlujstwo i błąd. No robi wrażenie, prawdę mówiąc, bo to nie jest kwestia procedur, to jest kwestia po prostu jakiejś dramatycznej niekompetencji. Ja się dowiedziałem, że po prostu oficer Boru zignorował polecenia komputera. I powiem Pani szczerze, że to człowieka napełnia dumą, że ta godnościowa polityka przynosi efekty, że polscy oficerowie nie słuchają poleceń niemieckich komputerów. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Pamiętacie film Matrix braci Wachowskich? To był wielki hit w latach 90. Kampanii promocyjnej tego filmu towarzyszyło takie hasło, które moim zdaniem w sposób najpełniejszy wyraża to, czym jest filozofia właśnie, albo skąd filozofia się bierze. Otóż to hasło, nie chodzi mi tu o hasło What the Matrix is wcale, to hasło brzmiało, czy kiedykolwiek wydawało ci się, że z tym światem jest coś nie w porządku. No właśnie, założę się, że wam się na pewno bardzo często wydawało i wydaje, że z tym światem jest coś nie w porządku, no bo jest, wszyscy to wiemy. I właśnie od takiego momentu, takiego poczucia, takiego przekonania, że coś tu jest nie tak, zaczyna się filozofia i o tym będziemy rozmawiać. Godzina filozofów. W każdą niedzielę po 13:00 zaprasza Tomasz Stawiszyński. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Agnieszka Lipińska. Afgański wywiad potwierdza, że przywódca tamtejszych talibów, Mullah Mansur, zginął w ataku amerykańskiego drona. To pierwsze oficjalne potwierdzenie doniesień o śmierci lidera bojowników w Afganistanie. W Niemczech przebywa niemal 500 islamskich radykałów, którzy mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju, wynika z danych Federalnego Urzędu Kryminalnego. W Austrii trwa druga tura wyborów prezydenckich. Więcej w informacjach o 13:00. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Twój problem, moja sprawa. Anna Gmiterek-Zabłocka, witam Państwa w ostatniej części mojego programu Twój problem, moja sprawa. A przed nami temat, do którego powracam. Temat przemocy w rodzinie. I właśnie o tym teraz. Doktor Sylwia Spurek, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, jest moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. I pani Renata Durda, szefowa Niebieskiej Linii, którą znamy, już była moim gościem kilkakrotnie. Dzień dobry, pani Renato. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę państwa, zaczniemy naszą rozmowę od listu, który został wystosowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich do ministra sprawiedliwości. Można powiedzieć listu apelu, listu alarmu na temat tego, że postępowania w sprawie eksmisji sprawców przemocy trwają zdecydowanie zbyt długo. No i właśnie, zacznijmy od tego zbyt długo, to znaczy ile? Pani doktor. Z założenia artykułu 11 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o którym mowa jest w ogóle w naszym wystąpieniu, miał stanowić taką niezależną od postępowania karnego drogę do opuszczenia przez sprawcę przemocy lokalu zamieszkiwanego wspólnie z ofiarą. Od razu zaznaczam, że to
nie jest eksmisja. Te dwie instytucje musimy wyraźnie od siebie odróżnić. Tutaj nie eksmitujemy sprawcy. My jedynie czasowo nakazujemy mu opuszczenie lokalu dla zapewnienia bezpieczeństwa i normalnego funkcjonowania ofierze. Ja użyłam tego słowa w takim potocznym rozumieniu, tak? Musi się wyprowadzić. Tak, tak, tak. Natomiast eksmisja wiąże się z jeszcze większymi, nazwijmy to, obciążeniami tak. dla niego, dlatego od razu chciałam uściślić. Co istotne, te postępowania odbywają się na wniosek. Ofiara, której zamieszkiwanie jest uniemożliwiane przez sprawcę właśnie przez to, że on stosuje przemoc w rodzinie, składa do sądu cywilnego wniosek o wydanie takiego nakazu opuszczenia lokalu i rozprawa od dnia złożenia tego wniosku powinna odbyć się w terminie 30 dni. To oczywiście nie jest natychmiastowe, bardzo szybkie, ale jednak ten termin mamy w ustawie określony. Niestety, na bazie jednej ze spraw, która wpłynęła do rzecznika, okazało się, że ten termin nie jest dotrzymywany. I nawet ta rozprawa w ciągu 30 dni nie jest w stanie dojść do skutku. W tej sprawie, o której mówię, tak naprawdę pierwsza rozprawa odbyła się po wielu miesiącach od złożenia wniosku, to jest pierwsza rzecz, a po drugie na jednej rozprawie się nie skończyło i tak naprawdę postępowanie w sprawie nakazu opuszczenia lokalu, tego cywilnego nakazu opuszczenia lokalu dla sprawcy przemocy w rodzinie, trwa do tej pory. Ono do tej pory się nie zakończyło od 2014 roku. Tutaj szokujące są te dane, które mówi tak. pani, o których mówi pani. Dwa lata czekać na decyzję sądu o opuszczeniu lokalu, o nakazie opuszczenia lokalu. Tak. No i właśnie, pani Renato, jak to wpływa na kobietę, tak? Jeśli musi z takim sprawcą przemocy, nie wiem, fizycznej, psychicznej, seksualnej, żyć po jednym dachem, tak? Oczywiście nadal trwa strach, nadal trwa poczucie zagrożenia życia. I ono, powiedziałabym, po pierwsze rośnie, dlatego że sprawca utwierdza się w swoim poczuciu bezkarności, ale także ta osoba, która jest pokrzywdzona, czuje, że sprawca wyraźnie rośnie w siłę poprzez no właśnie to, że usłyszał, coś, że coś się ma wydarzyć, a nic się nie wydarzyło. Ja do tego ogródka tutaj prawnego dołożyłabym jeszcze jeden fakt. Nie tylko ten 30-dniowy termin nie jest dotrzymywany, ale także w skali roku takich wniosków do sądów na temat tego, żeby właśnie sprawca musiał opuścić lokal zajmowany wspólnie z osobą pokrzywdzoną, wpływa około 5000 postanowień o nakazie opuszczenia lokalu wydawanych jest około 2000, co pokazuje, że w 3000 spraw, czyli ponad połowie spraw, które zostały złożone do sądu, wnioski nie były albo rozpatrywane z powodu braków formalnych, niewystarczających właśnie niestety takich uzasadnień dotyczących tego, że sprawca powinien ten lokal opuścić, bądź też w rzeczywistości decyzje były wydawane na niekorzyść osób, które składały ten wniosek, czyli sąd mówił, nie widzimy powodu, dla którego trzeba by było temu człowiekowi nakazać opuszczenie lokalu. Bardzo często kobiety, które przychodzą do niebieskiej linii, mówią tak, to nie działało. Ja złożyłam ten wniosek i on na dokładkę się dowiedział o tym, że ten wniosek został złożony. Przyszedł i powiedział tak, no i widzisz, nawet sąd uważa, że ja mam rację. Ta historia, która się zadziała, nie tylko nie powstrzymała przemocy, ale czasami pokazała sprawcy, że w rzeczywistości to, co on robi, nie tylko jest bezkarne, ale jest uzasadnione, bo właściwie wszyscy mówią, jesteś okej. Okay. Pani doktor, z czego wynikał ten, bo rozumiem, że te sprawy badacie, badaliście, te, o której pani mówiła wcześniej, czyli te, która trwa już no, od 2 lat. Z czego wynika to, że to się tak wydłużyło? Pierwsza rozprawa, która powinna była odbyć się w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, odbyła się po bardzo wielu miesiącach, bo jak tłumaczy sąd, nie mógł on skutecznie wezwać na rozprawę świadków, co oczywiście budzi nasze zastrzeżenia, bo sąd ma oczywiście odpowiednie narzędzia po to, żeby spowodować stawienie się przez określone osoby w sądzie. Szczególnie powinien tego dopilnować w tego rodzaju sytuacjach, kiedy
Jak wynika z samego charakteru tej sprawy, sprawca i ofiara wspólnie zamieszkują i w każdej chwili, każdego wieczoru, każdego ranka może po prostu dojść do nieszczęścia. Ofiara jest narażona, jeżeli chodzi o jej zdrowie, a wręcz jej życie, więc tutaj sąd powinien dołożyć naprawdę szczególnej staranności, żeby te osoby, tych świadków na rozprawę skutecznie wezwać i żeby ich nieobecność nie powodowała dalszego, niepotrzebnego zupełnie i naprawdę niebezpiecznego przedłużania tego postępowania. I tak naprawdę zastanawiamy się w tej sytuacji, czy nie powinno zostać wszczęte też po prostu postępowanie karne, bo być może w postępowaniu karnym zostanie szybciej wydany nakaz prokuratorski opuszczenia lokalu, jeżeli tylko prokurator uzna, że są takie przesłanki, niż w tym postępowaniu cywilnym, które miało trwać z założenia dużo krócej i być dużo prostsze. Wszyscy wiemy, ile wszczynanych jest procedur niebieska karta. To są naprawdę... Około 100 tysięcy rocznie. Tak, to są dziesiątki tysięcy każdego roku i przy takiej skali te 5 tysięcy wniosków o nakazanie opuszczenia lokalu to jest naprawdę kropla w morzu potrzeb, a jeszcze jeżeli w tych sprawach, w których ofiary są na tyle zdeterminowane, żeby ten wniosek złożyć, ten wniosek nie działa tak, jak powinien, no to naprawdę mamy bardzo duży problem w Polsce z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Też dorzucając taki kamyczek do tego, że prawa osób doświadczających przemocy w rodzinie w Polsce nie są wystarczająco dobrze chronione, to chcę powiedzieć, że one w pewnym sensie się, ta ochrona trochę zatrzymała. Wiedzieliśmy jeszcze 10 lat temu, kiedy wchodziła w życie ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, że mamy tutaj do wykonania pewien proces i że ten proces będzie następował nie rewolucyjnie raczej, tylko ewolucyjnie, czyli będzie jakimiś małymi krokami szedł do przodu. Przez te 10 lat, które minęły od wejścia w życie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, były takie kroki czynione. Właściwie prawie co roku była jakaś nowelizacja, jakieś rozporządzenie, czy jakaś drobna zmiana, czy chociażby standaryzacja pewnych usług świadczonych zarówno osobom doznającym przemocy w rodzinie, jak i w obszarze pracy i oddziaływań na sprawców przemocy w rodzinie, po to, żeby oni korygowali swoje zachowania i żeby odstępowali od stosowania przemocy. Teraz mamy taki czas, kiedy ostatnim krokiem, który się wydarzył w tej sprawie, była ratyfikacja Europejskiej Konwencji w sprawie zwalczania i zapobiegania przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie. Po tej ratyfikacji właściwie nie nastąpiły żadne kroki, choć pierwszym krokiem, który był przewidziany, było rozszerzenie uprawnień policji do tego, aby na miejscu zdarzenia przy interwencji policji w związku z przemocą w rodzinie policjanci mogli wydawać nakaz opuszczenia lokalu dla osoby stosującej przemoc, taki krótkotrwały, do momentu, kiedy organy wymiaru sprawiedliwości, prokurator bądź sędzia będą te wnioski potem albo podtrzymywać, albo uchylać, czy też już zdejmować te nakazy i zakazy stosowane wobec sprawcy. Ale zatrzymaliśmy się w tej nowelizacji, czyli obecny rząd, ani resort pracy i polityki społecznej, ani resort spraw wewnętrznych na razie nie czyni żadnych starań w tej sprawie. Nie wiemy, czy to nastąpi szybciej, czy później. Ja dziś, wychodząc do Państwa tutaj do studia, rozmawiałam z jedną z pań, która się zgłosiła do Niebieskiej Linii, która przyszła do Niebieskiej Linii z prośbą o kopię różnych dokumentów, które w jej sprawie przechowujemy, bo właśnie po 2 latach doczekała się terminu w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie. No i mogę powiedzieć fantastycznie, że jesteśmy na tym etapie, w którym kobiety myślą nie tylko o tym, aby odizolować się od sprawcy, czyli żeby być bezpieczną, nie tylko żeby sprawca poniósł jakieś konsekwencje tego, co zrobił, ale także żeby one mogły otrzymać przysługujące im zgodnie z przepisami prawnymi zadośćuczynienie za to, czego doświadczały i czego były ofiarami przez wiele lat. No tyle tylko, że czas oczekiwania 2-letni, pani, z którą rozmawiałam, powiedziała ze łzami w oczach, że to jest dla niej bardzo ważny moment i ten stan oczekiwania jest taki, że jak się tydzień temu dowiedziała o tym, że to w końcu nastąpi tam najbliższy czwartek, to ona już od tygodnia nie śpi, bo jest w takim stanie poruszenia. Pamiętajmy o tym, że ona jest bezpieczna, ona mieszka już kilka lat bez sprawcy, a mimo to
powrót do tych traumatycznych wydarzeń, które wtedy się działy, i ta perspektywa, że za tydzień na sali sądowej znowu się spotka oko w oko ze sprawcą, powoduje, że ona od tygodnia nie śpi. Więc wyobraźmy sobie, jakie ślady w psychice i w stanie zdrowia somatycznego i psychicznego osób doświadczających przemocy w rodzinie zostawia ta trauma, którą wywołuje przemoc. Ale właśnie, mamy klimat w tej chwili do walki z tą przemocą. Pani doktor, stosowaliście list do Ministerstwa Sprawiedliwości. Od momentu, kiedy został powołany pan rzecznik Bodnar, dość aktywnie zaczęliśmy interesować się sprawą przeciwdziałania przemocy w rodzinie i było szereg wystąpień związanych zarówno z izolacją sprawcy od ofiary, na przykład z właśnie, tak jak powiedziała pani Renata Durda, uzupełnieniem naszego porządku prawnego o ten natychmiastowy nakaz opuszczenia lokalu wydawany przez policję, jak i interesowaliśmy się jedyną gminą w Polsce, która nie przeciwdziała w sposób systemowy przemocy, czyli gminą Zakopane. I były również inne działania rzecznika. Natomiast ze strony ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mamy bardzo wyraźną deklarację, że dojdzie do nowelizacji ustawy o policji właśnie w celu uzupełnienia tych przepisów o możliwość wydawania przez funkcjonariuszy policji nakazu opuszczenia lokalu sprawcy przemocy w rodzinie. Nie mamy deklaracji co do terminu, oczywiście, natomiast mogę ja zadeklarować, że na pewno będziemy tego bardzo mocno pilnować i będziemy dopytywać, kiedy to nastąpi, jaki to będzie miało kształt i będziemy tę sprawę monitorować. Jest wyraźna deklaracja, i to jest dobra wiadomość w tym wszystkim, jest wyraźna deklaracja, że taka nowelizacja jest planowana, więc ten nasz system prawny będzie mógł zostać uzupełniony o brakujący jednak nadal element takiej natychmiastowej izolacji sprawcy od ofiary. Na odpowiedź na nasze pismo dotyczące tego artykułu 11a z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie właśnie w zakresie cywilnego nakazu opuszczenia lokalu, jeszcze czekamy. Mamy nadzieję, że minister sprawiedliwości szczególnie przyjrzy się tej sytuacji, bo naprawdę to są drastyczne nadużycia w mojej opinii i naprawdę skandaliczne wydłużenia tych spraw. Niesłychanie ważnym elementem tego systemu jest to, żebyśmy zapobiegali, czyli nie dopuszczali do kolejnych aktów przemocy. No, co się wydarzyło, to już tego nie zmienimy, ale możemy mieć wpływ na to, czy pewne rzeczy będą się toczyły dalej, czy też jednak zrobimy coś, aby te osoby, które stosują przemoc, przestały posługiwać się tą przemocą, przestały ją stosować, zaczęły stosować konstruktywne metody osiągania swoich celów, czy osiągania jakiegoś porozumienia. Do tego służą realizowane w Polsce na mocy ustawy w każdym powiecie programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zakładał, że będziemy zwiększać dostępność do tych programów, bo w ciągu roku w ramach tych programów kilka tysięcy osób korzysta z tej możliwości zmiany swoich zachowań, ale tak naprawdę potrzeba jest taka jak w procedurze niebieska karta, czyli jeśli mówimy, mamy 100 tysięcy niebieskich kart, to znaczy, że mamy rocznie 100 tysięcy osób, które przemoc w swojej rodzinie zastosowały i to na pewno wzbudziło zainteresowanie jakichś służb, a przecież wiemy też, że są rodziny, w których nie dochodziło do interwencji służb, więc z dużym prawdopodobieństwem mamy takich osób jeszcze więcej. Dbaliśmy o to, żeby w krajowym programie ten progres dotyczący pracy ze sprawcami następował, żeby się zwiększała liczba metod pracy, żeby one były bardziej skuteczne, żeby się też zwiększała liczba miejsc, w których te programy się odbywają, żeby w ramach tych programów ta dostępność była całoroczna, bo na razie mamy tak, że jeśli jest jedna edycja programu w roku, to znaczy, że raz w roku robimy nabór do tego programu, a potem jeśli się ktoś zgłosi tydzień później, to on już znowu musi cały rok czekać po to, żeby w kolejnym roku do kolejnego programu się dostać. Tymczasem okazało się, że w tym roku kwoty przeznaczone na realizację pracy ze sprawcami są mniejsze niż były w latach ubiegłych. Te miejsca, które dostawały, też powiem od razu, żebyście Państwo wiedzieli, to nie są oszałamiające kwoty, bo na cały roczny program realizatorzy dostają 7 tysięcy złotych. Ale w tym roku dostali po 3 tysiące złotych. No i teraz powiem, dwóch realizatorów tego programu, bo pracuje się w parze, ze względu też na modelowanie różnych sytuacji potrzeba jest dwóch trenerów. Tych dwóch trenerów pracuje przez co najmniej kilkanaście tygodni w roku za kwotę nawet nie 3 tysięcy złotych, bo w tym są jeszcze też pieniądze na to, żeby zapłacić za lokal, no, przygotować materiały, zrobić także ewaluację tego programu. Trzeba przygotować także jakieś potem
taki monitoring, czyli dowiedzieć się od uczestników programu po roku, czy coś się zmieniło w ich życiu, czy nie. Czyli angażuje to mnóstwo godzin, mnóstwo czasu, mnóstwo kompetencji, a naprawdę są to pieniądze, które po prostu już nie pozwalają na to, żeby to w godny sposób realizować. Więc widzimy, że te zmiany nie są na rozwój tego procesu, tylko raczej na zatrzymanie tego procesu. Pani Renata Durda, szefowa Niebieskiej Linii, i pani dr Sylwia Spurek, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, były moimi gośćmi. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy. Proszę Państwa, to był ostatni temat na dziś. Przypominam swojego maila problem@tok.fm. Zapraszam w kolejną niedzielę po godzinie 12. A już teraz informacje Radia Tok FM. Twój problem, moja sprawa. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Rzecznik Kremla wyjaśnił sens niszczenia. W miejscu kolizji tworzy się ogromny korek. Policja. W połączeniu ze skierowaniem do Sejmu. Sens. Tworzy się. W połączeniu. Połączenie. Połączenie. Od poniedziałku do piątku po 13. Zapraszam. Kuba Janiszewski. Reklama. Wiosna to moja ulubiona pora roku. Nabieram chęci do życia. Zaczęłam się więcej ruszać. Zmieniłam kolor włosów. Jutro idę do kosmetyczki. A teraz czas zrobić coś dla wzmocnienia włosów po zimie i sięgnąć po skrzypowite. Skrzypowite 40+ z formułą młodości to połączenie skrzypu, pokrzywy i biotyny oraz kompleksu witamin dla gęstych i odżywionych włosów oraz młodego wyglądu skóry. Tylko teraz suplement diety skrzypowita w edycji limitowanej z regeneracyjną maską do włosów w prezencie. Skrzypowita jest. Jesteś piękna. 20 hektarów efektownie zagospodarowanego terenu. Park linowy, ściana wspinaczkowa, boisko sportowe i tor kładowy. 170 komfortowych miejsc noclegowych. Hotel Rancho pod Bocianem. U nas Twoje szkolenia i konferencje będą idealne. Hotel Rancho pod Bocianem. Tylko 30 minut od Warszawy. www.ranchopodbocianem.pl. Tym, którzy właśnie budzą się w Hampton by Hilton, przypominamy, że na śniadanie serwujemy bekon, kiełbasę, jajko, pomidor, fasolkę, tost, płatki, herbatę, kawę i sok owocowy. Wszystko wliczone w cenę. A tych, którzy płacą dodatkowo za to wszystko w swoim hotelu, zachęcamy, by następnym razem zarezerwowali Hampton by Hilton. Zawsze najniższe ceny przy rezerwacji bezpośrednio na hilton.pl. Jest środek dnia. To idealny czas, by skorzystać ze zniżki na stacji Shell. 15 groszy na litrze wybranych paliw Shell V-Power Nitro Plus przy zakupie minimum 25 litrów. A także z innych zniżek lub premii u partnerów Visa. Wejdź na nagrodywiza.pl, pobierz kod, skorzystaj z oferty zgodnie z jej warunkami przy użyciu karty Visa i spraw sobie cały dzień dobry z Visa. Szczegóły na nagrodywiza.pl. Taki upał, że przydałby się wachlarz? W lodówce mamy wachlarz. Cały wachlarz lodów znajdziesz w każdej Żabce. Na przykład lody koktajlowe Coral. 400 ml za nie więcej niż 4,49. Żabka. Mały, wielki sklep. Wiesz, ile waży 82,5 miliarda euro? My też nie wiemy, ale wiemy, jak je zdobyć. To super proste. Wystarczy słuchać radia Tok FM. Dowiesz się, jak skorzystać z funduszy europejskich na lata 2014-2020. Gdzie znaleźć dofinansowanie? Jak przygotować i złożyć wniosek? Super fundusze w radiu Tok FM. W każdy poniedziałek po 12.40. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Niedziela, 22 maja, jest 13. Informacje Tok FM. Agnieszka Lipińska. Afgański wywiad potwierdził śmierć przywódcy afgańskich talibów Mulły Mansura. W Niemczech przybywa islamskich radykałów, którzy w każdej chwili są gotowi przeprowadzić zamach, wynika z danych niemieckich służb. Austriacy wybierają prezydenta. Trwa druga tura. Afgański wywiad potwierdził, że przywódca afgańskich talibów Mulla Mansur został zabity w ataku amerykańskiego drona w Pakistanie. To pierwsze oficjalne potwierdzenie doniesień o śmierci Mansura. Wcześniej o prawdopodobnym zabiciu przywódcy afgańskich talibów poinformował Pentagon. Natomiast szef amerykańskiej dyplomacji oświadczył, że Mansur stanowił bezpośrednie zagrożenie dla sił USA w Afganistanie. Talibowie jak dotąd nie wydali oficjalnego oświadczenia w tej sprawie, ale dwaj dowódcy blisko powiązani z Mansurem zaprzeczyli w rozmowach z agencją Reutera, jakoby ich przywódca nie żył.
Z kolei inny wysoki rangą dowódca talibów powiedział agencji AP, że Mansur został zabity. Śmierć przywódcy afgańskich talibów może znacząco wpłynąć na postęp w rozmowach pokojowych prowadzonych przez rząd w Kabulu z talibami. Do tej pory Mullah Mansur blokował negocjacje z afgańskimi władzami. Do jutra polski rząd ma czas na rozwiązanie sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli do tego nie dojdzie, Komisja Europejska zgodnie z zapowiedzią opublikuje opinię na temat Polski, co jest kolejnym etapem wszczętej wobec naszego kraju procedury ochrony praworządności. O tym, co działania Komisji mogą oznaczać dla Polski, Michał Janczura rozmawiał z posłanką PiS Anną Krupką. Co to tak naprawdę dla Polski znaczy? Jak my to mamy odbierać? Ulegamy przede wszystkim woli narodów, a nie jakiemuś ultimatum Komisji Europejskiej. My realizujemy te zalecenia Komisji Europejskiej i prowadzimy z nią dialog, ale dialog tak jak prowadzą inne państwa. Tak proceduralnie, co się stanie, co zrobi pani partia, przeczytacie? Co z tym zrobić? Poczekajmy, zobaczmy, jakie jest to stanowisko Komisji Europejskiej. Natomiast do tego trzeba dwojga. I żeby rozwiązać ten spór, potrzebna jest dobra wola opozycji. Cały czas wyciągamy rękę do opozycji. Rękę wyciąga też opozycja. W środę miało odbyć się spotkanie w sprawie Trybunału, na które zaprosiły PiS, Platforma, Nowoczesna i PSL. PiS jednak od razu zapowiedział, że na rozmowach się nie pojawi, bo inicjatywa w sprawie zwołania takiego spotkania należy do marszałka Sejmu. Środowe spotkanie ostatecznie zostało przeniesione na najbliższy wtorek. A z doniesień medialnych wynika, że opinia Komisji Europejskiej jest krytyczna wobec Polski. Zawiera stwierdzenie, że dotychczasowy dialog z rządem w Warszawie nie przyniósł rozwiązań, których oczekiwano. Pojawia się w niej również opinia, że spór o Trybunał Konstytucyjny jest zagrożeniem dla państwa prawa. W Niemczech przebywa niemal 500 islamskich radykałów, którzy mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju, pisze Welt am Sonntag, powołując się na dane Federalnego Urzędu Kryminalnego. To prawie dwukrotnie więcej niż w styczniu ubiegłego roku. Zdaniem służb, osoby zakwalifikowane do tej grupy w każdej chwili mogą przeprowadzić zamach terrorystyczny. Wysoka liczba potencjalnych zamachowców niepokoi władze przede wszystkim w kontekście ruszającego w czerwcu we Francji Euro 2016. Austriacy wybierają prezydenta w drugiej turze. O urząd walczą kandydat prawicowo-populistycznej Austriackiej Partii Wolności, 45-letni Norbert Hofer, i wywodzący się z Partii Zielonych, 72-letni Alexander van der Bellen. Według ostatnich sondaży Hofer, zwycięzca pierwszej tury, ma 6 punktów procentowych przewagi nad rywalem, ale z badań wynika też, że wielu wyborców o tym, na kogo odda głos, zdecyduje w ostatniej chwili. Jeśli Hofer wygra również w drugiej turze, będzie najmłodszym prezydentem w historii Austrii, ale także pierwszym przedstawicielem skrajnej prawicy, który stanie na czele państwa należącego do Unii Europejskiej. Słuchasz informacji TOK FM. Na Jazdowie w centrum Warszawy za 2 godziny zbiorą się uczestnicy roślinnej, rowerowej parady. Każdy rower będzie ustrojony sadzonkami ich warzyw i kwiatów, które rowerzyści przewiozą przez Wisłę na Pragę. Start w ogrodzie sąsiedzkim Motyka i Słońce. Alicja Borkowska ze strefy Wolnosłowej liczy, że wielu mieszkańców Warszawy pojawi się z rowerem i rośliną. Jeżeli ktoś nie ma swojej sadzonki, to my też będziemy mieć trochę różnych roślin. 16.30 wyjeżdżamy z Motyki i Słońce i przejeżdżamy pod Teatr Powszechny do ogrodu. Jaki to może być dystans? 6, nie wiem, może z 5 kilometrów, więc to tak naprawdę jest krótki dystans. Nawet dla tych, którzy na co dzień nie jeżdżą na rowerach albo właśnie bardzo dawno nie jeździli, to myślę, że to nie będzie jakieś bardzo trudne wyzwanie. Po dotarciu do celu wspólne gotowanie i majsterkowanie w ogrodzie, który powstał na dotychczasowym parkingu przed teatrem, a wieczorem koncert pod chmurką. Pogoda. Nad wschodnią połową kraju niebo chwilami się chmurzy, ale nie są to chmury deszczowe. W pozostałych regionach słonecznie, a wszędzie ciepło. Od 22 stopni w Białymstoku i Trójmieście przez 23 w Lublinie, 24 w Łodzi, 26 w Warszawie, Radomiu, Krakowie i Katowicach, do 27 we Wrocławiu i Szczecinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Godzina filozofów. 13.05, Tomasz Stawiszyński. Zaczynamy godzinę filozofów. Witam państwa serdecznie. Dzisiaj państwa gościem jest Piotr Kępiński, krytyk literacki, poeta, współautor wraz z Herkusem Kunciusem książki Rozmowa Litwina z Polakiem. Dzień dobry. Dzień dobry, Piotrze. Chciałem, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o rozmowie jako takiej, zanim o książce, ale właściwie ta książka to jest pretekst do tego, żeby o rozmowie porozmawiać, bo się spotykają w tej książce przedstawiciele dwóch, nie lubię tego słowa, ale już użyjmy go, narodów,
które to narody mają wobec siebie rozliczne pretensje, animozje. Trudne są stosunki litewsko-polskie, tak to nazwijmy, i chyba po polskiej, i po litewskiej stronie. I wy jakoś, żeby tym stereotypom zaprzeczyć, żeby pokazać, że rozmowa właśnie pomiędzy Litwinem a Polakiem jest możliwa, usiedliście sobie któregoś dnia w jednej z knajp w Wilnie i tak niespiesznie, co Herkus w pewnym momencie tutaj pisze, że właśnie niespieszność tej rozmowy była istotna, niespiesznie, pojadając, popijając, zaczęliście rozmawiać i książka powstała z tego. Tak jak powiedziałeś bardzo ładnie, Tomaszu, znaczy niespiesznie, apolitycznie i anarodowo, powiedziałbym, chcieliśmy podejść do tej rozmowy i faktycznie powiedziałbym, że właśnie ta anarodowość jakby i to niemożliwe odseparowanie się jakby chcieliśmy wyakcentować, bo tak naprawdę chcieliśmy zrobić rozmowę ludzi jednej generacji tak naprawdę. Mnie, który żył w Polsce jeszcze komunistycznej, Herkusa, który żył na Litwie sowieckiej. Chcieliśmy po prostu zrobić taką opowieść równoległą. Jak dorastaliśmy, czego się uczyliśmy, jakie były różnice tego, czego dotykaliśmy, jakie lektury czytaliśmy, co nas różniło, co nas zbliżało do siebie, czym byliśmy zafascynowani, a od czego uciekaliśmy. I taka była główna idea tej książki. Po to ją wymyśliliśmy, właśnie taką formułę, żeby nie uciekać się od razu do tych tematów, które są jakby leitmotivem dialogów albo pseudodialogów polsko-litewskich, o których słusznie powiedziałeś, że są trudne, coraz trudniejsze powiedziałbym. Wyjścia z impasu jakiegoś nie widzę, bo to wszystko toczy się takimi torami, które trudno zrozumieć. To jest tak, że z jednej strony nie ma dialogów między politykami polskimi i litewskimi. Ja nie słyszałem o żadnym znaczącym spotkaniu, które by się odbyło w ostatnich miesiącach, a nawet latach powiedziałbym, które mogłoby być przełomowe. Ale oczywiście to też nie jest tak, że Polacy i Litwini się nie spotykają, bo na przykład historycy i litewscy, i polscy dyskutują, powstają ciekawe książki, jak chociażby książka o umowie suwalskiej, która została wydana po polsku i po litewsku parę lat temu, która bardzo ładnie jakby pokazuje, że nawet dialog historyczny jest możliwy, tylko trzeba usiąść przy stole. No właśnie, bo tutaj ja cię znam dobrze od wielu, wielu lat, więc wiedziałem mniej więcej, czego się mogę spodziewać, ale myślę, że wielu potencjalnych czytelników i czytelniczek może mieć taki odruch, że oto tutaj, podobnie jak w przypadku tych różnych spotkań o charakterze politycznym na przykład, czy trudnych rozmów rozgrywających się pomiędzy przedstawicielami narodów o skomplikowanej historii, może dojść do takiego spotkania, gdzie właściwie nie jednostki ze sobą zaczynają rozmawiać z określoną tożsamością, z określoną historią własną, jednostkową, z jakąś własną wrażliwością, tylko te gargantuiczne monstra, te narody, te historie, które etosy. Historie, daty historyczne, bitwy, krew miałaby rozmawiać z krwią. No właśnie, te potwory, które się na siebie natychmiast rzucają. Tak, bo to ludzie uwielbiają, zwłaszcza u nas, powiedziałbym. No chcieliśmy od tego uciec. Znaczy, bardziej ja nawet byłem tą stroną, która Herkusa chciała naciągnąć na tą rozmowę trudniejszą, ale jego idea właśnie była, bardziej mi się spodobała, tak, żeby właśnie trochę od tego uciekać. Na pewno ta książka jest pierwszą książką, na pewno będzie kontynuacja. Aha, czyli to jest taki tom pierwszy tych rozmów. Nie chcieliśmy tego zaznaczać, bo nie byliśmy pewni. Teraz już jesteśmy pewni, zwłaszcza po dobrym przyjęciu tej książki na Litwie, której litewska edycja już w tym miesiącu się ukazała, a promocja będzie w czerwcu. Chcieliśmy właśnie od tego uciec. Metaforycznie mówiąc, chcieliśmy wyczyścić stół, przy którym można byłoby usiąść, zaznaczając wcześniej jakby nasze stanowiska, żeby porozmawiać na tematy trudniejsze. Ciekawa jest ta historia recepcji takiej pierwszej tych naszych rozmów. Na Litwie zostało to przyjęte, powiedziałbym, z większą ciekawością niż w Polsce. W Polsce w jednej z recenzji zarzucono nam, że rozmawiamy jak Gerwazy z Protazem. Czyli zgadzamy się za bardzo, przytakujemy sobie, bo jak rozumiem, w Polsce
Musi być więcej krwi. No, oczywiście. Musi być więcej konfliktu. Ja panu nie przerywałem, proszę pana. Proszę pana, a dlaczego pan tak do mnie mówi? Pan mnie obraża. Ja tego nie powiedziałem. A wy oczywiście zawsze tak staracie się to przedstawić. Dokładnie tak, bo na tym polega jakość polskiego dialogu. Antydialogu, powiedziałbym, tak? Że ludzie faktycznie nawet nie potrafią wyartykułować swojego stanowiska. Nie potrafią go zaznaczyć. Raz, że mają za mało czasu, bo dyskusje w Polsce, czy w telewizji państwowej, czy w telewizji prywatnej są dyskusjami naskórkowymi. To nie są dyskusje, tak? Ludzie wchodzą do studia, zasiadają i za chwilę wychodzą. Ja przełączam na inny program, wracam i już dyskusji nie ma. Nie ma takich dyskusji po prostu, z których można byłoby się czegokolwiek dowiedzieć. Nikt nie jest zainteresowany tak naprawdę. Ja mam takie poczucie jakoś w tych te dyskusje obserwując i czasami też w nich uczestnicząc, że nikogo tak naprawdę nie interesuje to, co druga strona ma do powiedzenia. Taka rozmowa właśnie, w której trzeba w sposób niespieszny posłuchać kogoś, kto prezentuje poglądy inne czy przeciwstawne, jakoś zakłada, do tego za chwilę dojdziemy, bo w warunkach możliwości dialogu też porozmawiamy, ale jakoś zakłada, że ja mogę swoją perspektywę trochę zmodyfikować. Ja właściwie siadając do takiej rozmowy muszę mieć to moje zdanie, muszę mieć takie przekonanie, że pewna grupa poglądów, z którymi do tej rozmowy przychodzę, to są poglądy relatywne w tym najlepszym sensie. Że ja mogę je zmienić, mogę je zmodyfikować, tak, mogę posłuchać dokładnie argumentów, tak, ale, i zmodyfikować. Ale u nas nie ma takiej możliwości, albowiem ludzie przychodzą z matrycą, z poglądami wtórnymi. Oni są reprezentantami, a nie są nosicielami i, że tak powiem, nie są twórcami jakby myśli, które przekazują. Oni przychodzą ze stanowiskiem. Znaczy dyskusja w Polsce to jest dyskusja partykularna tak naprawdę, która no, nie może zaistnieć, jeżeli tak naprawdę ludzie sami chyba do siebie nie są przekonani. Bo jakżeż wygląda dyskusja w Polsce, zwłaszcza telewizyjna, zwłaszcza w telewizji publicznej? Otóż przychodzi dwójka, trójka, czwórka ludzi i oni przez 10-15 minut ustawiają swoje stanowiska. Oni dyskutują o tym, o czym w zasadzie nie powinni dyskutować. A już paradoksem największym polskich dyskusji jest to, że relacjonujący poglądy interlokutora, przeciwnicy polityczni, z reguły robią to celowo źle. Wtedy następuje cała masa sprostowań. Dyskusja w Polsce to są sprostowania. Dyskusja w Polsce polega na tym, że przeinacza się, przezłośliwia się, wyzłośliwia się, zaprzecza, poniża, ironizuje się z poglądów przeciwnika, nie dopuszczając go tak naprawdę do głosu. Dyskusja w Polsce kończy się w momencie przyjścia dyskutujących do studia. Dalej już jest tylko jadka tak naprawdę. No bo nie ma tutaj, trochę się uśmiechnąłem nawet, bo jak sobie pomyślałem o tym ideale, który chcę teraz scharakteryzować i o tym, jak wyglądają te dyskusje, o których rozmawiamy w Polsce, to przepaść pomiędzy tymi perspektywami jest tak ogromna, że aż zabawna w sumie. Ale jak przyjrzymy się ideałowi rozmowy, czy ideałowi dialogu w zachodniej kulturze, czyli dialogom platońskim i sposobowi, w jaki tamci przesympatyczni starożytni Grecy ze sobą rozmawiają, no to właściwie mamy absolutną przepaść pomiędzy tym, co się tutaj dzieje, a oni rozmawiają tak, że mają poczucie wspólnego dążenia do czegoś, co w każdym razie ich przekracza, do jakiejś prawdy, może nie przez duże P, ale prawdy o świecie, do jakiegoś obrazu rzeczywistości, który wspólnie próbują sobie wypracować. Jeden ma taką perspektywę, drugi inną, ale jakoś w takim zderzeniu właśnie mogą wzajemnie te swoje perspektywy uzupełnnić, wzbogacić, może zmienić. Sugerujesz, tutaj Tomaszu, że jakikolwiek polski polityk czytał Platona? Ja myślę, że gdyby czytał, to wszystko by wyglądało troszeczkę inaczej. Czytali, ale czy zrozumieli może? No, mogli przeglądać, powiedziałbym. Mogli zostać zmuszeni na pewnym etapie swojego kształcenia do tego zajrzeć, przeczytać może jakieś bryki, ale na pewno nie zrozumieć, bo gdyby zrozumieli, to mielibyśmy do czynienia z inną dyskusją. Mam wrażenie, że w innych krajach dogłębniej czyta się Platona, ale też być może i kultura tak naprawdę dialogu, którą wynosi się z domu, wynosi się z mediów, wynosi się z gazet, jednak jest troszeczkę inna niż w Polsce. No to z całą pewnością, ale możemy się zastanowić za chwilę, dlaczego tak jest.
Ale mam wrażenie, bo cały czas wracam, jakoś mi to zapadło w pamięć, ten właściwie podsumowujący krótki tekst Herkusa Kunčiusa, znanego litewskiego pisarza, zresztą przewodniczącego litewskiego... Byłego przewodniczącego PEN-klubu litewskiego. Byłego, tak, ale wieloletniego. Ale wieloletniego, zgoda. Przewodniczącego tak. litewskiego PEN-klubu. Takie słowa podsumowujące tę waszą rozmowę, gdzie właśnie pewnego rodzaju niespieszność i może nawet czasem biesiadny charakter, o którym tak. wspominacie w tej tak. książce, owych rozmów, co znowu jest pewnym łącznikiem z platońskimi dialogami, oczywiście. Z takim zwyczajem, żeby siadać, rozmawiać o rzeczach ważnych, pić sobie przy tym wino, jeść dobre rzeczy i otwierać się na przepływ. Myślę. Absolutnie świetnie to zdefiniowałeś, ponieważ taka była też idea jakby tej książki. Znaczy, ale tak jak zaznaczam, faktycznie pierwszego jej tomu. Nam mieli trochę za złe, że no, może tutaj jakby no, też można byłoby się zgodzić z tym, że zbyt niewielka tej część tej książki jest poświęcona sprawom takim bolesnym polsko-litewskim, ale tak jak mówię, no my chcieliśmy to na razie zaakcentować. Zbyt wiele gorzkich i złych słów padło, jeżeli chodzi o te dialogi, o te rozmowy, o te rozmowy, kłótnie tak naprawdę. I będziemy to kontynuowali. A my będziemy kontynuowali naszą rozmowę. Już za chwilę skrót wiadomości Radia Tok FM, a potem się pojawimy ponownie. Państwa gościem dzisiaj w Godzinie Filozofów jest Piotr Kępiński. Radio. Euro, Conchita, Barbie Baby, Langström Extra. No, troszeczkę filozofii to nie szkodzi, jak i nam prze wam pójść. Pomodlić się też nie zaszkodzi. Więcej Boga, więcej Boga.